Polskich siatkarzy i Marek Ignasiewicz. Thriller w paryskiej hali trwał 2,5 godziny i był widowiskiem dla kibiców o stalowych nerwach, a naszym siatkarzom otworzył drogę do złotego medalu. Biało-czerwoni w tiebreaku pokonali Amerykanów, odwracając losy meczu w sposób, w jaki potrafią to robić tylko mistrzowie. Olimpijskie złoto dla Polski. Słuchać Mazurka Dąbrowskiego na takiej imprezie to niesamowita duma, tak w rozmowie z Anią na gorąco mówiła Aleksandra Mirosław, która za sprawą olimpijskiego złota w swoim sporcie, choć pytanie, czy i tego rekordu za chwilę nie trzeba będzie poprawiać. A rozmowa z naszą złotą medalistką Aleksandrą Mirosław tuż po 19:30 w pytaniu dnia. Trzymamy kciuki także za naszą pięściarkę Julię Szeremetę, która jeszcze dziś powalczy o finał w boksie kobiet. Oglądają Państwo 19:30, za chwilę zapytamy, co z uwolnieniem Andrzeja Poczobuta, a potem jeszcze... 7 milionów złotych na pomoc humanitarną dla projektów nawet z zerową rekomendacją. Wynagrodzenia bez śladów pracy, za to z wyraźnym śladem w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Wreszcie 10 milionów złotych odszkodowania, 10 lat po wystąpieniu szkody. Audyty w państwowych instytucjach to sporo ciekawych liczb. Politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, że to audyty pełne manipulacji. Warto zapytać, kto mówi prawdę, bo wspólne pieniądze naprawdę wydaliśmy. Arkadiusz Pogód. Lewicowy polityk, były nauczyciel i żołnierz Tim Walz. Coraz więcej wiemy o kandydacie, którego na swojego wiceprezydenta oficjalnie zaproponowała Kamala Harris. Walz jest odpowiedzią na J.D. Vance'a. Nie może doczekać się debaty, Vance też się na nią godzi. To był przepis na katastrofę, tak rządzący mówią o działaniach poprzedników w kwestii monitorowania stanu polskich rzek. Ten jest fatalny, tylko w ostatnich dniach z jeziora Dzierżno-Duże w województwie śląskim odłowiono ponad 7 ton śniętych ryb. 2 lata, które minęły od jednej z największych katastrof ekologicznych w Europie, to sporo czasu na wyciągnięcie wniosków. Czasu, którego przyroda nie ma. Szymon Szulczyński.